Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istnień w kosmosie i w niebie, bo życie polega na istnieniu. Jak istniejemy, to znaczy, że jesteśmy. Czy może coś nie istnieć? To raczej trzeba by spytać filozofów, a ja filozofem nie jestem, więc nie wiem. Zaczniemy dzisiaj może od wiersza mojego, który kiedyś napisałem. W prawdziwych troskach dobra twarz pocieszającej ekstazy powoduje potrzebne możliwości zaspokajania płaszczyzn skurczonych warunków przywiązania. Kształtuje się morze materialnego postępu, który jest konieczny do zrozumienia wrażliwości. Rozsiewana siła obecności w tożsamościach nieskończonego pierwiastka odgrywa rolę nieustannych inicjatyw ostatecznego wyzwolenia dobra. Wdychanie powietrza komfortu uroczystych ramion rzeczywistości w lojalnych rozkazach. Ogólnych rozwiązań, potęgujących się rzeczy, gdzie symbol urasta w atrybut bóstwa, umartwia podstawy niewiernych zespołów materialnego raju. Wymagania poszukiwań, błędów, scalonych w sprzeczności, są niespełnione, dopóki aparat rozpaczy nie zostanie pochłonięty humanizmem życia. Kto ma urodziny, imieniny, to wszystkiego najlepszego wkładamy do koszyczka Ojca Pio. Wszystkie nasze sprawy rodzinne, zdrowotne, ekonomiczne, aby nam było lepiej, a nie gorzej. Abyśmy byli bardziej zadowoleni z życia, bo tylko radość powoduje, że chce nam się żyć i do czegoś dążyć. Jak tylko cierpimy i widzimy cierpienie i identyfikujemy się z tym cierpieniem, to nie ma postępu. <laughs> Raczej jest się dołowanie takie. Dlatego ojciec Pio często mówił: niczym się nie przejmuj. Jak upadniesz, podnieś się i do przodu. Upadniesz, podnieś się i do przodu. I tak musimy całe życie. Nie możemy się poddać psychologii tego świata, mądrości tego świata, mądrości polityków, którzy są bardzo na niskim poziomie rozwoju duchowego. Oni potrafią tylko krzyczeć i pięknie mówić, ale mówią językiem Współczesności tego świata, tych rozwiązań, które nie dotyczą naszego życia wiecznego, tylko tego tutaj. A to tutaj, to wiemy jak się kończy. Więc trzeba słów życia, o których mówił Jezus do swoich różnych uczniów, do ludzi. Mówił głębokie rzeczy i te głębokie, najważniejsze, eschatologiczne dają życie duszy. Te, Ludzkie tylko nie, ba nie za bardzo. <laughs> Więc pomódlmy się w tych różnych sprawach do Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Muszę sobie stoper włączyć, bo żeby nie, prze, nie przedobrzyć. <laughs> to teraz parę myśli. Przeczytam. Przeznaczeni jesteśmy do nieba, na wyższe, cywilizacyjne. To chyba czytałem. Tak, to czytałem. To może idę dalej. Religie się zwalczają, wywołują wojny, zawsze są nieprzyjazne dla człowieka. Potępiają go i uzależniają od siebie, indoktrynują i ćwiczą umysły w ich nawykach. Co zatem zrobić, jak głosić Boga i dobro? Coraz więcej ciemnych aniołów zaczyna rozumieć, w czym rzecz i o co się toczy ta walka z energiami. Ale, słowa Ica jeśli zwalczysz dzisiejsze religie, to co w zamian dasz? Właśnie o to chodzi, że religie w tym świecie nie są jakąś objawione. To nie są objawione. To są ludzkie sprawy, tylko to jest taka filozofia myślenia głębszego. To ludzie pozakładali wszelką religię, wymysły ludzkie. Bo prawdziwa religia to jest miłość. Jeśli nie ma dobra, to nie ma religii. Jeśli religia odciąga od dobra, od tolerancji, i miłości, to nie jest religią, tylko jakąś nauką chwil chwilową. Religie nie są po to, żeby człowieka dręczyć i męczyć, ale po to, żeby go wyzwalać. Jeśli tego nie robią, zakłamują rzeczywistość, zamykają wiedzę i stają sami tylko są Stają się duchowymi przywódcami, którzy narzucają coś tam, coś tam, tak jak Kościół to robił, hierarchię sobie nawet stworzył, a Jezus nie zbudował ani jednego Kościoła, tak mi ojciec mówił nie zbudował ani jednego Kościoła. A co dzisiaj mamy? Trochę więcej niż jeden. Mówi o budynkach. Więc religie to jest hierarchia, to jest ludzka sprawa, tak partie są różne, mają swoje, swoich członków, swoją strukturę. To samo Kościół zrobił, bo kiedyś Kościół był bardzo polityczny, rządził państwem, biskupi byli sędziami nawet w pewnym okresie. Więc widzicie, do czego to doszło. Więc trzeba to podkręcać, głosić nową naukę, odnowić to, zresztą ojciec mój, że Kościół się odnowi. I nie będzie w tym sensie, właśnie, żeby rządzić innymi, tylko żeby służyć dobru i dobrym aniołom, i złym aniołom. Musi wyjść do ludzi i mówić to, co trzeba, a nie nauczyć się homili, kazań na pamięć, i wyklepać je gdzieś tam. Często tak było, znałem takich, właśnie. Chciał tam jakieś kazanie wygłosi, to. Pół dnia klepo na pamięć, wszystko, a potem to poszedł i wyterkotał to <laughs> na ambonie. To nie jest duch. <laughs> trzeba dodać, trzeba dać Boga oryginalnego, uniwersalnego, który nikogo nie zachęca i nie, nie zniechęca do religii. Miłość i wolność jest oryginalnym Bogiem. I ojciec Pio mówi: Każdy upadły anioł, nawiasie człowiek, ma sumienie, czy tego chce, czy nie. I wie, co robi, dobrze lub źle. Religię mamy w sobie, miłość mamy w sobie. Nie trzeba nam jakichś narzucań różnych z różnych stron. Więc nic innego nam niepo, niepotrzebne, by być szczęśliwym, tylko chcieć, marzyć, upajać się pięknem, wolnością i miłością. I takie jest niebo. Tam się wszyscy upajają wolnością i miłością i przyjemnościami. Tu na Ziemi jest to ryzykowne, bo potrzebne są znaki. Właśnie między innymi Kościół też jest potrzebny, żeby no bo katolicki. Jest najlepszy z wszystkich w tej chwili. Kiedyś ojca, zresztą pytałem, która religia jest prawdziwa. Ojciec nie powiedział mi, że prawdziwa, tylko najwłaściwsza jest w tej chwili katolicka. Bo jest spokojna, już nie, nie narzuca, jeszcze jak przyjmie reinkarnację, to już będzie całkiem dobrze. A miał. Oryginalny rozwój polega głównie na czuwaniu nad umysłem, sercem i ciałem. Zachowanie lekkiej, delikatnej kontroli nad sobą poprzez słodkie reakcje gorącej, gorejącej wrażliwości i spontaniczności zachowań, ciepłych uczuć, czyni nas mocarzami dobroci i miłości. Oprócz dramatyczności śmierci. To uwielbiająca miłość dokonuje najgłębszych zmian w świadomości człowieka. Boga nikt nigdy nie poznał i nigdy do końca nie pozna. Nawet w niebie, ojciec Pio mówił, że aniołowie nie znają wszystkiego, bo niebo jest po to, żeby się cieszyć i poznawać. Więc na tym trzeba gonić króliczka cały czas. Więc to jest piękne właśnie, ta gonitwa, to, to poznawanie, to szukanie, to kreowanie, to tworzenie jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można robić w niebie. Tu na Ziemi podobnie zresztą jest, tylko że, jak mówię, ten świat nie jest oryginalny. Żyjemy w cieniu nieba, poza niebem. Człowieka nie można rozszyfrować, a co dopiero Boga? Opuści, opuścimy sobie, odpuśćmy sobie. Słowo Bóg obecnie nic nie znaczy. Wszyscy wzywają Boga, a nic o nim nie wiedzą kompletnie nic. Nie ma poznania Boga, jak ojciec Pio mówił, że nikt nigdy tu nie poznał i nie widział Boga. Więc Jezus też nie był Bogiem, tylko aniołem, nauczycielem, który zeszedł, ale to. Inna sprawa. Kościół sobie tam pozmieniał. Cesarstwo upadało, więc musiał być ktoś na piedestale mocny, niepodważalny. No i tak stworzono właśnie. Więc po co ta szopka? Niestety, ta szopka nadal nam jest potrzebna dla określenia kierunku naszego kreowania, postępu i rozwoju osobistego. W mieszkaniach Boga inaczej się rozumie życie, niż nam to obecnie przedstawiano. W kosmosie Boga nikt nie widzi. Słowa Ojca Pio. Jezus nie wybudował ani jednego kościoła. To już mówiłem, ale to właśnie czytam, bo zapisałem to. I następna myśl. Nie wolno zaprzepaścić okazji i propozycji, jaką ludziom dał Bóg Postaci myśli duchowej. Sami sobie nie poradzimy. Zobaczmy, co się dzieje z osobami, które przestały myśleć duchowo. Na wiele sobie pozwalają, krytykują wszystko i wszystkich. Taka droga ni ich nie zbawi. Są zbyt słabi, aby mieć w sobie otwartość potrzebną do godnego życia. I słowa ojca Pio: prawie wszyscy marnują życie na ziemi marnują tym, że się angażują w tą Ziemię tylko. Nawet nie wiedzą, że są cywilizacje inne w kosmosie. Tego też nie wiedzą. A na szczęście ojciec Pio nam powiedział, potwierdził, że jest życie w całym kosmosie, we wszystkich galaktykach. Przy każdej gwieździe, jaką widzimy, bo pytałem osobiście, to mówił, że co mam ci liczyć, przy których jest życie? Przy prawie przy każdej, mówi, jest życie. Przy każdym słońcu. A w naszej galaktyce jest do 200 miliardów słońc. Jedna galaktyka, a co dopiero inne skupiska galaktyk. I dodał mi też właśnie, że. Bo pytałem osobiście, tylko mnie to powiedział z tego co wiem: że <laughs> czy w naszym układzie słonecznym jest życie poza Ziemią? On powiedział mi, że tak, jest. Tu na Ziemi i na jednym z księżyców Jowisza. Ale to jest inne życie i kiedyś tam ludzie to hmm, odkryją. A jeśli chodzi o księżyc, to mi dodał, że już jest ludzką ręką przesunięty. Księżyc nasz, ten, co go widzimy od czasu do czasu. Więc ludzie, marnując życie, depczą w miejscu, przestali marzyć transcendentalnie i empirycznie. Empiria duchowa jest. Empiria materialna i empiria duchowa. Nam chodzi o empirię duchową. Jeszcze jedna myśl. Obszar Twojej świadomości zewnętrznej jest bardzo ogromny, lecz dopiero wejście w sfery duchowe otwiera przed Tobą prawdziwy świat. Tam kolory są inne, a szybkość i pokój w nim panujący nie da się niczym porównać. Po to żyjemy tu, aby dążyć do tych wspaniałych przestrzeni. W duchu jest więcej przestrzeni i powierzchni, na których możemy przebywać, niż w całym kosmosie. Kosmos nieba jest duchowy, oparty na formach lekkich i zmiennych, wedle potrzeb. Tam nie mamy, jak ojciec mówi, że dusza nie ma stałych cech. Tam zmieniamy. Mamy ciała piękne, ale możemy je zmieniać tak jak z sukienki czy, czy garnitury. <śmiech> <śmiech> Jeszcze jedna myśl. Nawet jak obierzesz, obierasz jabłko ze skorupki, pomyśl w sercu że to, co robisz, jest energią Boga, i już w tym momencie jesteś w niebie. Choć energia we wszechświecie przepuszczona przez inteligencję upadłych aniołów nie jest idealna, to jednak jej źródło jest jedno. Czyli wszystko, co robimy, czym się cieszymy, co dotykamy, może być źródłem dla nas poznawania Boga, poznawania miłości. I jest to jakieś niebo. Ojciec zresztą mówił, że tu na Ziemi jest, to już jest taki przedsionek nieba, i na Ziemi jest coś z nieba. Więc mamy już dostęp po części do tego nieba. To niebo, kosmos jest takim malutkim niebem. Miało być pięknie, ale widzicie, co wyszło. Jedno wielkie cierpienia, radości chwilowe tylko. Jeszcze jedna myśl. Kiedyś pytałem, Ojca pio, czy mogę mieć samochód? Powiedział, Możesz mieć nawet pięć samochodów, dlaczego nie? Istnieli królowie bardzo bogaci, a jednocześnie uwielbiali Boga i byli blisko Niego. Więc wszystko można zrobić. W niebie jest samo bogactwo. Nie ma znaczenia. Dobrze, to tyle tego czytania. Na koniec wiersz Maćka. Jest. Co jeździł na rozmowy również. W tym świecie wiedza wtrąca nas w więzienie tego kosmosu. I to jest bardzo subtelna sprawa, bo jeśli nie, nie opanujemy, jeśli nie, jeśli nie panujemy nad wiedzą, nad czymkolwiek, to wciągamy się w ten świat. I żyjemy wiedzą tego świata. Wiedzą. Yy, Czyli więzienia, bo to, to, ten świat jest więzieniem, kołchozem, więc wiedza w tym świecie nas cały czas więzi, nie wyzwala, a więzi. Jeśli używamy ją z Bogiem, to już nie, to już nie więzi, wyzwala. Bo prawda wyzwala, a kłamstwo potępia miłość. Kto kłamie, to potępia miłość, a miłość jest Bogiem, więc nie można kłamać, bo wtedy uderzamy w miłość. Chowamy się za cieniem zła, a my mamy być dobrzy. Mamy być słońcem, jak ojciec mówił. Ojciec też dodał, że tak niewiele potrzeba, by się zbawić. Być dobrym ja to powtarzam często być dobrym, kochać wszystkich jednakowo wszystkich i przebaczać. I to wszystko. Co możemy zrobić do swojego zbawienia? Niewiele. I potem poznawać trochę, cieszyć się czymś, nauczyć się cieszyć. To jest niebo. Nie tylko wiedza cieszy, czy tam różne rzeczy, ale jak umiesz się cieszyć, to sobie możesz robić prezenty różnego rodzaju, to cię cieszy I wtedy wgra wszystko. Rób sobie prezentów, ale z Bogiem. Jeśli upadasz, to też z Bogiem, to będzie mniejsze zło, ale. Niech cię cieszą rzeczy również, bo w niebie jest pełno różnych rzeczy. Różnych form, sztuki i tak dalej, więc tam się tym cieszą. Poznawanie jest z pociechą, wyobraźnia. Tu jest to samo, tylko musimy robić z Bogiem, bo ciągle o nim zapominamy. I tu jest ten szkopuł. Czyta Maćka wiersz. Teraz ty, najwyższe opanowanie lęków, zajmij się tym, bym spłacił długi i zarobił na nowe ciało. W niebie Najwyższym, bym kochał bezinteresownie, cierpliwie i wyrozumiale, bym panował nad nożami słów, bym wiarę ostatecznie zamienił na rzeczywistą pewność. Teraz, Panie, Ty się mną zajmi. I tak właśnie trzeba do, y, myśleć. Niech nam Bóg pomaga, Bóg może wszystko. Więc powierzajmy, Ojcu, pij oj Bogu wszystkie nasze sprawy, i trwajmy przy Bogu, i czy będzie zło czy dobro, to już wtedy nie jest tak ważne. Ważne, że dążymy do absolutnego dobra, do ideału, czyli do Boga. To jest najważniejsze. Miłość do Boga jest ważniejsza niż miłość do wszystkich aniołów w tym świecie, ponieważ tu wszyscy błądzą, a Bóg nie błądzi. Dlatego tak ważne jest myśleć o Bogu, który naprawdę jest doskonały. Dlatego Jezus powiedział te słowa. Bądźcie doskonali, jak wasz ojciec niebieski jest doskonały. Oczywiście ojciec to mówię w cudzysłowie, bo to jest rodzic. To są rodzice, męska i żeńska energia. Tu nie znamy tego, bo znaczy ludzie widzimy płeć, energię i tak dalej, ale nieba, Boga nie poznajemy, więc tylko możemy. Tak to określić. To trzymajcie się systemu miłości i papa. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas system miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości. By piękniejszy był świat, tak więc mój przyjaciel.